Już jak co Ojejku. mogłem, to zrobiłem. Już teraz. Ale strasznie ten ciągnik jest zepsuty. No ale jak to pękło? To wyrwało? Słuchaj, luźne było to. Jeb i oborwało. Cała pochwa puszczaj. Do dupy, pochwa do wymiany. Szczęki do wymiany. Patrz, to też. Poszło też ja nie do wiem, wymiany. Koluzina jest taka firma, co rozbiera. Do wymiany. Co rozbierają ciągniki, to może tam to kupić. No nie wiem, ja nie mam czasu tak zawiele tutaj, bo mam dużo roboty. Jeżeli go nie zrobię jutro, to chciałem go zrobić jak najszybciej, ale czekam na części. A to mają przywieźć? No ma przywieźć części, no jeszcze nawet nie wie co. Ja kazałem mu przyjechać, żeby to kupił całą pochwę, nie? No to będzie majątek kosztować. Co? Nie wiem ile kosztuje, to ci nie powiem. To tego, no. Oręgi, nie oręgi, szczęki, nie szczęki. Wszystko dodawać. No to. Jak on to, ja i tak się dziwię, jak to było luźne. Tak mu latało to wszystko, wiesz co? Ja tutaj ledwo co go kurwa tutaj tego, nie? Tak mu te śruby, tu patrz, tu śruba urwana jest. Tu urwana, ale tu jest urwana. O tu. Patrz, i tu muszę wiercić, patrz. Urwana śruba też tego, no ja widzisz. A, to musi być ta śruba. No, musi nie tego, bo to jest na ten. No, bo przez to się pewnie tam to połamało, że to nie było przykręcone. Oczywiście, że tak. Tu widać, no, że to tłukło. No, tłukło. To by, to jeszcze by zgubił to całe wszystko. Razem z kołem by odpadło. Tak. O, widzisz, to już robię, no kurde, ja nie mam czasu, bo ja mam tyle roboty, człowieku, że nie tego. Każda chwila, każda minuta mi się kurwa liczy, rozumiesz. No nie to, patrz, oleju pełno, to trzeba wypierdolić. A, to bo tu cieknie. Tak, ja tu teraz raz zrobię, tylko tu chcę wyczyścić, bo tu kurwa jest somora gumora, chłopie kochany. To może myjką to umyć? Nie, już teraz nie będę z myjką mył, bo już tego, ale tak wyskrzybię, wyczyszczę elegancko, wymyję co mogę i tego, no ale patrzę na części czekam. Na części czekam. Dzisiaj ma przywieźć ten gość? No nie, on ma jutro przywieźć, ale chcę, że muszę do niego jechać. I żeby przywiózł mi części jeszcze dziś, to dzisiaj bym trochę coś złożył. Ale szybko z tym ciągnikiem poszło. No ja się nie pieprzę tam szybko, nie? No. A jak części są, to u mnie jest, wiesz jak jest. Moment. Bo to jest 60. To nie jest 55. Nie, 60 jest, no. 60 jest. No i czekam na części, mam nadzieję, że przyjedzie części. Przyjadą, no to ja kurde go. Jeszcze bym dzisiaj go złożył, żebym miał części. No tak, bo to jak wszystko wiadomo o co chodzi. No, bym go złożył ładnie, te pochwy tu powymieniał, szczęki wymienił, bo popatrz, to co tutaj, zobacz, o. A to samolet nożny? Już druty, kurde. To jest nożny czy ręczny? To jest, no, to są nożne. A ręczny tam jest? Ręczny jest na razie dobry, bo on tam mało co używa tego ręcznego. Tutaj to jest dobry, patrz, o. Okej, okay, jest, nie? Aha, bo to... nity, a tam na nitach jeździ już. Tu już na nitach, może miał hamulce, miał, ale już po nitach, patrz, już nity jeździł, no to co tutaj kurczę no to tego? Nie. Tu trzeba to już założyć nowe, no już wszystko, no. I to wszystko było też zaolejone? Zaolejone, za tego, macie no, stwierdzone, oleje wszystkie wypierdzielił, tak i ze zwolnicy, tak i ze skrzyni trzeba kurczę, tak ze zwolnicy poszło, ze skrzyni, z kod satelitów poszło. No i to jeździł na sucho, rozumiesz? A tam w ogóle oleju nie było. No i oleju bez na sucho jeździł. Kręci się, kręci, jedziot. Kurde, no i widzisz. No nic, czekamy na części. A ten cylinderek jest dobry? Cylinderek na razie jest, widzę, że nie cieknie, to jest dobry. Nie jest zatarty, nie? Ta nie jest zatarty i chodzą, nie? No a jak to on jest podłączany? No jest tak. A tu jest taki wężyk. Tak. Tutaj tego już cylinderek jest dobry, no ale kupi to wymienię, a nie to jest na razie dobry, bo nie ma przecieku tutaj, nie? Jest okej, okay, nie? No. On jest bardzo podobny do tego ciągnika, co pan miał czerwonego, tylko że ten jest strasznie brudny. No strasznie, okej, okay, no widzisz, ale... Wszędzie się coś leje. No. Cały jest zaolejony, gdzie no się właśnie, nie popatrzy, no tu właśnie, ropa, no tu właśnie. Olej. Jak zrobię, to go obmyję, coś za coś, nie? Zobacz jaki on jest. Ludzie nie szanują, rozumiesz, przyprowadzają ciągniki do naprawy, rozumiesz, takie o, a Kazimierz musi kurde mać, tam gdzie robi to musi czyścić, żeby tego, o. Kurde. No on powinien być przetył, umyty, no. Ale tak mu się spieszyło, postawił, nie mył, no ja też tak za wiele czasu nie mam, a jak go złożę, to go umyję, nie?
Ale że kurniczek się trzyma, nie? Co? Pamięta pan u siebie kurniczek? Kurniczek się trzyma, no wiesz, to tutaj tego kurniczek. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak się da wszystko wyjąć, że on zostanie. A gdzie? I to muszę, żebym wkładał, to muszę i to jakoś to zrobić, bo już mi nie będzie wchodzić i żeby nie uszkodzić tego. Zimmeringu. Tak, żeby nie uszkodzić. To muszę to do góry podnieść, żeby mi ładnie weszło, bo tak jakoś to ściągłem na lewarku, to sam, wiesz, ciach i poszedł. No i się przydał ten kierat. No ja kierat. Jako żura. Kierat jest niebacie przydatny, widzisz, jak co się dzieje. Robi za żurawia. A widzi. Ale tu się mi podobają, bardzo ładne ma przednie felgi, nowe. No nowe, no jak nowe kupisz, to nowe założysz. No, Pronar, firma Pronar, ale widać, że ładne są, prościutkie. Pomalować tylko jeszcze i już. Firma Oska opony. Co? Oska, OZKA. No tak. To Tomasz te opony lubi. No. Ja też mam chyba takie chyba, nie? Pan ma chyba kabat. A może, no nie wiem, zobaczysz. A tu w ogóle światła wszystko działa, czy nic nie działa? No zobaczę, no światła prawdopodobnie są. Ja tu podłączałem, ale podłączę tutaj, jak było. Tu wiesz, bo musiałem ten kabel rozłączyć, wiesz. A, tu? Tak. A, bo do błotnika. Tak, to chodzi o błotnika, nie? Musiałem rozłączyć, bo wiesz jak to jest. No bo nie dbają ludzie, wiesz. A tu jakieś zegary dodatkowe są, woda? No olej. Tak, jak takie założyli, no to wie, założyli, to bo te, można te pewnie nie działają w ogóle. No, te nie działają, ale tam działają, no to widzisz jak to jest. I teraz trzeba wiercić, kurde, tutaj, nie? A, i to spróbować wykręcić, bo tu gwint jest, a to się nie da na wylot przelecieć. Na wylot nie da, no, tam może, ale da, tam. Bo tu chyba też było tak zrobione ktoś, czy to nie? Nie, to jest ten, nie? To jest na wylot, nie? A, to szpilki są. To ale... szpilki są, ale to tam bez też już wybije i to nie ma problem, spawał. Nie? No. A ja mu tu stąd olej ciek. A to ze... wszystek wyciek. Ze zwolnicy. Tak, a ze skrzyni tu ciek. Aż tu w tego, no. Aż mu się nawaliło, Kazimierzu, ratuj mnie! Biednego Bobielisek porwał i wlecę do lasu ciemnego! Ale rozrusznik ma ładny. Czarny. Ale bednych trzeba wymienić. Czemu? Słabo łapie? No, bednych trzeba wymienić. No bo on jest pewnie... On jest pęknięty. On jest na stalowych śrubach, na miedzianych trzeba kupować. Ale na miedzianych, ale to jest... Widzi pan, on ma, i tu się grzeje później wszystko. Widzę, że jest z Alcego i do dupy. No, no to jest ten Wismonta, widzę. Taki sam ostatnio robiłem. No dobra. Ale opony jakie dziwne on ma. A te opony to ma jakieś cholera wie, co za opony. To chyba nie są od ciągnika w ogóle opony. Nie, no skąd? Takiego ciągnika nie ma, to są, wiesz, jakieś cholera. Chociaż tu jest napisane traktor. Traktor, ale nie od tego. No. Dziwny Krocek, co to za firma tych opon? A cholera, wiesz, oni są większe. Mitas, firma Mitas. Ale oni są większe, te opony są większe. 16,9, od... 28, no czyli są większe balony. Od oryginalnych. Tak, tak. Bo tamte są 14,9. No zobaczymy, no. Ja już teraz tu już roboty takie chyba nie ma jest, bo to wiesz. Odkręcaję te śruby, podkręcaję. Tu widzisz, to wszystko co odkręcisz. To tutaj jakieś cięgno było przykręcone w tym miejscu? Nie. Nie. Tu jest cięgło przykręcone. Aha. Do ciągnięcia tutaj, nie? I tutaj są, nie? No widzisz, ja to podkręcę. A tu zwolnica jest do tego przykręcona. I ta tak, zwolnica to końcu... pochwa jest zwolnica do pochwy przykręcona. Mm, taka redukcja tu jest. Tak, no widzisz, inaczej tego nie będzie, no kurwa. Tego, no co zrobisz, no. No widzisz, i to tak to jest, kurde, no. Ale pojechali już po części. No nie, no, nawet nie wie, że pęknięte jest. Nie mam telefonu do niego, bo mówię, to zostaw telefon, mówię do niego, no i widzisz. Rozebrałem, no i wszystko, no i aż bym teraz go połowę i złożył, nie? No częściej to już mam, pach, wkładam, kręcam. No tak, póki wszystko jest wiadomo, gdzie to ma być, tak. Nie? Ciach, no ale no widzisz, no, nie muszę, a on w pracy jest teraz i kurwa, to na bieżąco trzeba. Bo tego tam. Nie było widać, że jest pęknięte. A skąd? On tam nic nie ma, jak go tego, no skąd, no kurwa. To za błotnikiem było schowane? Tak, o widzisz. A to się trzymało troszkę. Ja rozebrałem i to, koniec, no. Nie widzisz, no i co zrobisz? No niestety, no trzeba teraz całą zwolnicę. To jest żeliwo.
To już, a jak? No to żelewo, no jak? Tego no, się nie spawa. Tak, żelewa się dym. A co tu pospawasz? To trzeba założyć oryginalne. No. Jedziesz i tak to kurwa roboty. Tak bym do lasu jeszcze. Która to godzina jest teraz? No już prawie czwarta, prawie druga. O, tu już nie ma co. Nie, nie. No muszę czekać, dobra.